Dzień dobry Państwu Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damien. z ze mną w studiu jest Pan Kazimierz Woźniak, radny Rady Miejskiej, przedstawiciel Stowarzyszenia Radomianie Razem Bezpartyjni. Radomianie. Dzień dobry, wszystko się, wszystko się zgadza. Zgadza się. Podwójna nazwa, ale wszystko się zgadza. No to dobrze, lepiej dzień dwa razy. Dobry lep... panu, dzień dobry, panie. Lepiej dwa razy niż, niż, niż za mało niż, powiedzieć. Za, niż tak, za mało. Tak. Dokładnie. Panie, panie radny, przed nami sesja budżetowa, co prawda jeszcze mhm. dwa tygodnie o tej sesji, ale zapewne jako radni już nad tym projektem złożonym przez prezydenta Radomia pracujecie, dyskutujecie, zapoznajecie się. Jakie jest pana, pana zdanie w sprawie tego projektu? Czy to jest dobry projekt, czy też ma Pan jakieś uwagi? No organizacyjnie te wszystkie komisje e, omówiły ten projekt budżetu. Wczoraj odbyła się komisja budżetowa, która e, przyjęła, jakby podała pod głosowanie jako ostatnia komisja ten projekt budżetu. W komisji budżetowej uzyskał. On w większość wśród radnych, czyli zostało pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu. Pyta pan jaki, no, na pewno jakiś niedosyt występuje, to nie mam wątpliwości co do tego, tym bardziej, że jest to budżet na poziomie ponad 1,5 miliarda złotych, ale z wydatkami prawie 700 milionów złotych, czyli budżet na minusie. Czyli budżet, w którym będziemy musieli się posiłkować pożyczkami i obligacjami, żeby go zrównoważyć. Tak musi być? Czy to jest Pana zdaniem błąd ze strony Władz Miasta? Ale to nie mamy wyboru. Jeżeli byśmy się nie posiłkowali, bo to jest na poziomie ponad 150 milionów, około 150 milionów złotych, z czego tak naprawdę obligacje i pożyczki to są na poziomie około 130 milionów złotych, natomiast 20 milionów mamy z nadwyżek finansowych niewykorzystanych. W chwili y, obecnej. No, jeżeli byśmy nie chcieli tego zrobić, to przy wydatkach majątkowych na poziomie 200 chyba 36 milionów, jak dobrze pamiętam, jeżeli byśmy tego nie zaciągnęli, no to wydatki majątkowe to byłyby na poziomie około 100 milionów złotych. To byłaby y, tragiczna y, Strona dla miasta. Tego no tak budżetu. naprawdę dodajmy, że chociażby 80 milionów złotych to sama budowa wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego. No ale nie w tym roku, bo to jest rozłożona inwestycja, począwszy od ubiegłego roku do e, jeszcze następny rok, ale zobaczmy, no, są pewne wydatki, które musimy. Już rozpoczęty wiadukt, e, trasa NS, musimy spłacać lotnisko, to jest prawie 18 milionów złotych, pamiętajmy o tym, plus inne wydatki, takie, które są wydatkami kontynuowanymi, już inwestycje przygotowane bądź rozpoczęte to by się okazało, że to jest budżet, gdzie praktycznie nic nie realizujemy nowego, a mamy, jak dobrze pan wie, projekty obywatelskie, mamy czynówki i tak dalej, i tak dalej. W każdym rozdziale pomoc dla e, szpitala, też pan pewnie o tym wie, to, że e, szpital jest niedofinansowany, Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa rzeczywistych kosztów jego funkcjonowania. No to kto organem założycielskim jest gmina miasta Radomia? Trzeba zrównoważyć, prawda? No do tego dochodzą, dochodzi chociażby kilkaset milionów złotych wydawanych na, na oświatę. Tutaj no, również a już Urzył pan kamień milowy, bo jeżeli zapytałem wczoraj skarbnika, ile do oświaty oświata, którą podkreślam, nie wiem, po raz 20 może powinna być finansowana w 100% przez budżet państwa, bo jest to obowiązek konstytucyjny, tak samo jak służba zdrowia, do oświaty dołożymy na poziomie około 230 milionów złotych. Proszę zobaczyć, jakbyśmy nie dokładali do oświaty, to ile byśmy mieli własnych środków? To ten wydatki inwestycyjne, to co mówię, 200, tam 36 milionów złotych, moglibyśmy podwoić bądź potroić. No Naprawdę, nawet gdybyśmy mieli połowę mniej wydatków na oświaty, no to już ponad dokładnie, 100 milionów To byśmy mieli. By nie problem ze znalezieniem wykonawców na roboty inwestycyjnych, wie pan, biegnijmy dalej, mamy niedoszacowane śmieci, mamy podatki od 8 lat nie też regulowane. No po, poruszył Pan ciekawy temat, czyli niedoszacowanie, jeżeli chodzi o opłaty śmieciowe, o gospodarkę odpadami, a także podatki. Czy Pana zdaniem powinna ruszyć dyskusja w sprawie podwyżek w tych kwestiach? No, sprawa śmieci, tak jak dobrze Pan wie, to już jest dyskusja od kilku lat. No tak, to w... Ustawa mówi wyraźnie, śmieci, gospodarka odpadami powinna być zrównoważona. A co my mamy? No, gospodarkę niedoszacowaną na poziomie około 20 milionów złotych, bo o to również pytałem. A wystarczyło w tych poszczególnych latach jakieś malutkie regulacje, bo to nie chodziło, żeby równoważyć jednorazowo i mielibyśmy to zrównoważone tak samo, to, tak jak przewiduje ustawa. I proszę zobaczyć, posłowie tworzą te przepisy, nakładają obowiązek realizacji na gminy, a radni tej samej partii politycznej bojkotują to wszystko no i doprowadzają do takiej sytuacji, jaką mamy. Jak... A, po, a podatek? Podatek, proszę wierzyć, te propozycje regulacji z roku ubiegłego to była, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, bo w tym mam szeroką wiedzę, to było na poziomie jednego grosza wzrost metra kwadratowego. To było symbolicznie w skali miesiąca na poziomie 50-60 groszy. A z tego tytułu straciliśmy, bo jak pan dobrze wie, jest taka subwencja, gdyby równoważąca, ile macie dochodów, tyle z drugiej strony macie również z budżetu państwa dofinansowanie. Straciliśmy z tego tytułu 30 milionów złotych. Mhm. No. I teraz proszę się znaleźć w pozycji prezydenta miasta, kiedy on to wylicza, szacuje, przedstawia radnym, a część radna w przypadku miasta Radomia jest to większość. Mówi, a to sobie licz, co chcesz, szacuj, co chcesz. A my mówimy, że i tak zagłosujemy i tak. Czyli Pana zdaniem powinna taka dyskusja się pojawić i taki Dokładnie, projekt powinien, to powinien być. To tak? być Czyli... jedna najważniejsza z dyskusji, bo żeby mówić o wydatkach, to najpierw trzeba stworzyć dochody. Ale władze miasta też nie chcą podnosić tego podatku, co zresztą powiedział tutaj prezydent Radosław Witkowski. Yy, nie chcą, bo yy, kiedy się nie podnosi podatków? Jak wybory idą. Jak jest rok wyborczy, przecież to jest normalna zasada. A Pan idzie, a, a, a Pan poprzedniej... mówi, że Pan chce podnosić. Nie, słucham. ja chcę po prostu mówić, żeby równoważyć pewne rzeczy, bo jestem ekonomistą i po prostu, no cóż będę opowiadał jakąś utopię, bajki i tak dalej, że jestem święty Mikołajem i tylko bym rozdawał. No żeby coś rozdać, to najpierw trzeba, yy, trzeba to stworzyć, nie? prawda? Zgromadzić. A miasto ma naprawdę duże potrzeby. Czy sądzi Pan, że mieszkańcy by się nie opodatkowali 50 groszy miesięcznie? co już nie wiem, nie chcę porównywać, bo może paczka zapałek które kosztuje, po to, żeby mieć lepsze chodniki, równiejsze jezdnie, oświetlenie na wszystkich ulicach, chyba nakładki asfaltowe, jak gdyby... pan powie, dyskusje też na wszystkich, bo jeszcze gruntowych mamy kilkadziesiąt ulic, gdzie należałoby te na nakładki że, myśl, położyć. Myślę, że gdyby rzeczywiście było takie uzgodnienie i było to jasne, że jest podwyżka i na to konkretnie środki pójdą, no to być może mieszkańcy by się zgodzili, ale że raczej takiego zapewnienia nigdy nie będzie. Panie dziennikarzu, bo sytuacja jest. Panie redaktorze, <gry> sytuacja ale to jest, jest banalnie zmienna. proste. Jak jest, budżet, jest jak, jak, jest. jak jest budżet konstruowany, to w pierwszym, w pierwszym momencie na co pan przeznacza środki? No na te obligatoryjne, czyli na y, oświatek, do której musimy dołożyć, bo no, musimy nauczycielom pensję, y, pomocy społeczną. Musimy też zabezpieczyć, bo co miesiąc trzeba wypłacić domy pomocy społecznej, na utrzymanie bieżące dróg, chociażby odciężanie, no bo nie da się jeździć, na oświetlenie itd., itd. Dopiero na koniec środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne, czyli inaczej wydatki majątkowe, bo w budżecie miasta tak to się nazywa. W związku z tym, jeżeli tych środków byśmy mieli więcej. A tamte byśmy zabezpieczyli, no to na co wydawalibyśmy więcej? No na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne. No prosta jak CEP, konstrukcja yy, budżetu o, oczywiście. miasta. No, oczywiście. Ale jeżeli ktoś to naprawdę czyta, analizuje, ja wiem, że mogą być niedoszacowane niektóre z tych pozycji wcześniejszych. Zawsze tak jest i w ciągu roku, jak pan pamięta, co każdy miesiąc to jest jakieś poprawki, przesunięcia. No i tak, tak no tutaj Pan mówi, że to jest normalne. Radni mm -hmm. Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie jest to normalne. A to niech radni Prawa i Sprawiedliwości sięgną do tego, jak budżet był konstru konstruowany za prezydenta Kosztowniaka. Rok w rok tak samo, miesiąc w miesiąc dokładnie to samo. Jak ja pamiętam, czterech prezydentów zawsze jest ta sama zasada. Kwestia jest tylko skali tych przesunięć. Mhm. Tak. E... Także dobrze się niektórym odświeżyć pamięć po to, żeby trochę więcej prawdy mhm. mówić. Panie radny, e, pytanie, bo oczywiście skorzystam tutaj z okazji, że goszczę nie tylko Radnego Rady mhm. Miejskiej, ale również prezesa Współdzielni Mieszkaniowej Łucznik. Tak. E, dużo mieszkańców zgłasza się do naszej redakcji z terenu miasta i mówi o wysokich podwyżkach za ogrzewanie i za ciepłą wodę użytkową. Współdzielnie wprowadziły różne podwyżki, to była indywidualna ich decyzja, oczywiście wymuszona w pewien sposób przez radę, który te podwyżki najpierw wprowadził. Jak to wygląda, no, współ... jak wygląda to w Współdzielni Łucznik? Mhm nie tylko radpec radpec to jest jedna strona oczywiście ten dostawca ciepła bo on dyktuje jak gdyby jakiego rzędu są ceny tego ciepła drugim elementem to jesteśmy my jako spółdzielni. ile tego ciepła zamówimy i ile pobierzemy ale trzecie to też jest takie rozporządzenie ministra klimatu który mówi, że należy dokładnie rozliczać centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. I po to, na bazie tego rozporządzenia, spółdzielnie już są na etapie, podejrzewam, że wszystkie przygotowały nowe regulaminy rozliczeń i niestety zgodnie z tymi regulaminami muszą być rozliczane rzeczywiste koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody z rozliczeniem na te dwa tytuły, czyli centralne ogrzewanie. I ciepła woda. I tutaj nie ma żadnej filozofii, bo nam nie wolno grosza zostawić z tych środków. Dokładnie te środki, jakie są koszty, musimy rozliczyć te koszty mieszkańców. A jakie są podwyżki w spółdzielni uczniów? Nie, w, y, zrobiliśmy w tym roku. Y, na koniec tego roku nie i na początku, bo jestem po analizie dziewięciu trzech kwartałów dziewięciu miesięcy, już i 10 miesięcy. Wprowadzamy korekty tylko na trzech budynkach. Z tym, że dwa budynki to są kotłownie gazowe i tam po prostu rządzi się to innymi prawami, te koszty tego gazu zdecydowanie wzrosły, musieliśmy zrobić korektę rzędu kilku procent i na jednym budynku mieszkalnym, z tym, że to dawny budynek hotelowy, on jest specyficzny budynek, bo to jest korytarzowiec i też tam jest korekta na, na poziomie kilku procent. Innego poziomu zmian w tym zakresie. W tej chwili nie robimy. A kiedy panujecie? Nie wiem. Zamkniemy rok, podejrzewam, że o tym będziemy dopiero analizowali. To jeszcze kwestia jest od tego, jakie będziemy mieli warunki atmosferyczne w zimę. Ale na pewno podejrzewam, że nie wcześniej jako miesiąca maja, czerwca dopiero będziemy analizowali, dlatego że my mamy sezony grzewcze, nie kalendarzowo czy stuczeń grudzień, ale w większości mamy maj, kwiecień i dopiero wtedy zamykamy rok. I robimy rozliczenia. Faktycznie największym problemem z, tych, z tego, co Pan poruszył, to nie tak jest centralne ogrzewanie jak koszty ciepłej wody, dlatego że tu się tworzy taka pułapka. Jeżeli ceny rosną, ograniczamy pobór tej energii na potrzeby ciepłej wody, to z automatu ceny jednostkowe rosną, dlatego że cyrkulacja wody w obiegu, czyli 24 godziny, powoduje to, że te straty tej energii ciepłej są duże. Po rozliczeniu tego na zmniejszającą się ilość pobranej wody powoduje, że ta cena jednostkowa rośnie. Także tutaj tworzy się zdecydowana pułapka. Zbliżają się wybory samorządowe, czy radny Kazimierz-Wodziak będzie po raz kolejny ubiegał się o mandat radnego? Decyzji ostatecznie nie podjąłem, chcę to powiedzieć. Natomiast nie wykluczam. Takiego scenariusza. Mm -hmm. Jeżeli pan wystartuje, to będzie pan wspierał, nie wiem, prezydenta Radosława Witkowskiego, czy panujecie stat, na przykład jako bezpartyjni radomianie i znów współpraca Kazimierz Woźniak, Ryszard Twałek, Robert Dębicki. Yy, obydwa warianty są brane pod uwagę. Nie tylko te, może jeszcze jest jeden wariant, ale myślę, że jeszcze za wcześnie. Nieuzgodnione jest to dokładnie ani stowarzyszenie, radomie nie razem. Wywołana jest dyskusja, odbyło się takie spotkanie, jedno, drugie, no i myślę, że koło stycznia decyzja zapadnie, bo w tym roku wybory mamy w kwietniu, czyli ten termin jest. Dość krótki. Wybory no. parlamentarne jak gdyby odsunęły na dalszy plan wybory samorządowe, w związku z tym będzie krótka, podejrzewam, krótka, ale, ale intensywna. No właśnie intensywna, bo już kampania. nie 28, a 25 radnych będzie w następnej Dokładnie, kadencji tak samorządu. Trzech, trzech radnych mniej, czy będzie pięć okręgów pięciomandatowych i mniejsze listy będą. No niestety spowodowane jest tym, że i liczba mieszkańców miasta Radomia. Yy, odchyliła się poniżej 200 tysięcy. Wcześniej było ponad 200 tysięcy brane pod uwagę, ale to jest taka e, ilość graniczna, która e, decyduje o tym, ilu radnych będzie w Radomiu. To dobrze czy źle, że będzie mniej radnych, Pana zdaniem? Y, ja Panu powiem tak, y, jeżeli będą to radni merytoryczni, to lepiej, że jest mniej. Mhm. Będzie może mniej dyskusji, a ta y, dyskusja może będzie bardziej treściwa, merytoryczna. Bo jak pan dobrze wie, jakby to oddzielić plewy od ziarna, to by się okazało, że tego ziarna jest naprawdę niewiele, a dużo plew. Czyli rozumiem, że nawiązuje Pan do obecnej kadencji no, ja, rady? też, ale jeszcze wcześniejszy, kiedy mieliśmy 50 radnych, prawda? To były długie dyskusje, niewiele wnoszące w meritum jak gdyby sprawy. Ja pamiętam sesje, które kończyły się 10, 11, jedna chyba o godzinie pierwszej. Nawet yy, w nocy. No teraz są krótsze te dyskusje. No i, wcześniej, ale też, wcześniej, I wcześniej zaczynacie, bo już o godzinie 8. Tak jest, ale też za mało merytoryczne, bo uważam, że od tego są komisje. Powinny i tutaj taki i minus dla przewodniczących komisji, dlatego że za mało dyskutujemy na komisjach i wtedy można by uniknąć już tej dyskusji na sesjach. A tu się okazuje, że na komisji jest cicho, szybciutko, szybciutko. A dopiero na sesji jest dyskusja, nie zawsze merytoryczna, nieraz o Gruszce i Pietruszce. Kazimierz Woźniak, radny Rady Miejskiej, także przedstawiciel Stowarzyszenia Radomianie Razem, bezpartyjni Radomianie, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu, no, dziękuję Państwu. No, bardzo szybko nam ten czas przeleciał. Oczywiście, no niestety, tak to jest. Szybko czas mija w minutowaniu. Liczę na kolejne spotkanie. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.